Monika, z tego co wiem, wydajesz nową książkę. O czym to będzie książka? A z tego co wiem, nazywa się Słowikowa o więzieniach dla kobiet. Dzień dobry Państwu, tak. Z okazji świąt dla Państwa mam niespodziankę. Nowa, bardzo refleksyjna i trudna dla mnie była ta książka do napisania. Tak jak Andrzej powiedział, tytuł tej książki brzmi Słowikowa o więzieniach dla kobiet. Państwo teraz po raz pierwszy widzicie okładkę. Ona istnieje już w internecie na mojej fanpage'u. Natomiast tutaj po raz pierwszy jest to trzecia moja książka wydana przez wydawnictwo Pruszyński, wydawnictwo w Warszawie. Druga z tym wydawnictwem. Pierwsza była pod tytułem Królowa Mafii z Rybisem Poznańskim. Także popełniłam tą książkę i może tak trzeba, żeby w te święta, które są refleksyjne, pełne zadumy nad sobą, nad życiem, pomyśleć też o życiu innych i z taką refleksją, że nie trzeba oceniać. Polecam Państwu tą książkę. 9 maja ukaże się już w całości, na razie okładka, na półkach w Empiku w całej Polsce. Na Stadionie Narodowym co roku są organizowane targi książki, międzynarodowe targi książki. Oczywiście Pruszyński na swoim stoicku wystawi moją książkę, naszą książkę. Będę podpisywała 20 maja, zapraszam naszych, moich fanów, naszych, w sensie wydawnictwa również, do zakupu i mogę Wam coś miłego, ciekawego prywatnie podpisać. Czy mogłaby się Moniko opowiedzieć o kulisach powstania książki? Pozwolisz, że to będą ogólniki, ponieważ nie chcę zdradzać tajemnicy, która tkwi w środku. Trzeba kupić, przeczytać. To jest książka, jak sam tytuł wskazuje, o więzieniu. Dokładnie areszcie. I to są moje refleksje na temat mojego pobytu w tym miejscu, o którym piszę, że nawet diabeł chodzi z obstawą. Moje refleksje, moje spostrzeżenia, moja walka o każdy kolejny dzień, o każdy oddech więziennego powietrza i o nadziei. O nadziei do wolności. W jaki sposób powstawała książka? Czy tę książkę pisał Górski, czy pisałaś razem z nim? A z tego co wiem, pisaliście wspólnie. Tak, Andrzej. Książka powstała wspólnie z Arturem Górskim. Jest to moja druga już książka z tym autorem. Jest to forma podobna jak do, jak w książce Twarzą w twarz z Jarosławem Sokołowskim. Jest to wywiad rzeka. Artur mnie pyta. Ja staram się odpowiadać i mówić prawdę, jak zawsze, bolesną czasami, ale prawdę. Jest to forma wywiadu, są to rozdziały, w których mówię, piszę o agresji, o seksie w więzieniu, o samotności, o tym, jak jest trudno po tamtej stronie być i jak czasami człowiek jest zmuszany do rzeczy, o których myślał kiedyś, że nie jest w stanie zrobić. Minął już trzeci rok od Twojego wyjścia z aresztu i ukazała się trzecia książka. Powiedz, jak to jest, że co roku wydajesz kolejną książkę? Skąd znajdujesz tyle czasu i skąd właśnie pomysł na wydawanie książek? O ile moja pierwsza książka powstała z prozaicznego powodu, po prostu musiałam coś zrobić, żeby zarobić pieniądze. Wyszłam po 2,5 roku, wyszłam na zgliszcze swojego starego życia i pomyślałam, że muszę sięgnąć głęboko do siebie, rozliczyć tamten okres. Powstała książka Królowa Mafii. Naprawdę sprzedała się, wbrew moim oczekiwaniom, bardzo dobrze. Dostałam propozycję od Pruszyńskiego, wydawnictwa Pruszyński, na napisanie drugiej książki Twarzą w twarz, też się doskonale sprzedała. Zaproponowano mi kolejną i okazuje się, że widocznie chcą mnie czytać, a ja robię to, co Państwo chcecie i piszę dla Was.